mały sposobik na to, jak tutaj sobie radyjka posłuchać, ale polskiego radia, prawda? To jest radio internetowe. Ja mam Steam Mobile, ale są dostępne też z innych sieci. Przykładowo, na przykład z Altica można sobie wziąć i on działa na terenie Niemiec, można włączyć roaming i tak zdaję jeszcze sprawy, także był w całej Europie. Z racji, że ja jeżdżę tylko i wyłącznie po Niemczech, w większości, w 90%, to mam po prostu niemiecką sieć, niemieckiego T-Mobile'a, przez którego sobie właśnie tutaj słucham radia. Jakie są koszty tego? No szczerze mówiąc, nie mam pojęcia, ile kosztuje starter, bo go dostałem od znajomego i mam go za darmo, ale tam trzeba po prostu raz na jakiś czas doładować konto, chyba raz w roku na 30, za minimum 30 euro, żeby podtrzymać numer. Ja to doładowywałem raz w miesiącu za 15 euro w tym momencie. I to jest, działa na zasadzie takiego zwykłego prepaidowego internetu. Czyli doładowujemy konto, mamy środki na koncie i te środki powodują, że mamy wysoką prędkość. Po wykorzystaniu środków prędkość spada do tej minimalnej, aczkolwiek ta minimalna prędkość wystarcza w zupełności do tego, żeby utrzymać sobie radio internetowe. No wiadomo, że się będzie gdzieś tam dławić, będzie czasami uciekało, ale tak jak nowy kombi, jak pierwszy raz. A teraz zaczynamy odliczanie. Nie ma żadnej ściemy, a potem ktoś z was na pewno wygra. Nie ma ściemki, jest normalnie radio, my lecimy sobie w autostradzie, żeby nie było. I to radio sobie po prostu gra. Jak ja to sobie rozwiązałem? Rozwiązałem to na zasadzie takiego, że mam tam połączonego sobie laptopa. Nikomu nie przeszkadza, do tego jest dołączony gwizdek. Gwizdek po prostu skleja, one są bez simbloków żadnych i nie ma żadnego problemu, żeby takie coś włożyć kartę niemiecką. I normalnie to jest podłączone pod przetwornicę, także przetwornica cały czas trzyma mi go na zasilaniu. Dalej podłączony mam do transmitera. Transmiter łączy fale, tak jak tutaj widać, 87.8 i 87.8 w radiu. I normalnie w głośnikach grami RMF FM. Bardzo fajna rzecz, bo tak tutaj za granicą trochę człowiek się czuje, można powiedzieć, bardziej jak u siebie. Także tak to tutaj u mnie wygląda, tak to zrobiłem. Zamiast laptopa, bo laptop, no wiadomo, no to jest troszeczkę nieporęczne, nie wolno mieć otwartego go tutaj podczas jazdy i to tak jak nie zawsze dobrze to tam wygląda. O, właśnie teraz przerwało się na chwileczkę. A zaraz pewnie złapię z powrotem i będzie znowu grać. Już gra, nie? Dobrym rozwiązaniem jest tablet. Tablet zbudowany modemem, taki właśnie też mam, ale no niestety trafiłem jakąś kolejną wersję, po 3 dniach przestał działać i po prostu i musiałem go oddać. Nie zdążyłem go przetestować za granicą, bo w Polsce już przestał działać, także jest w serwisie teraz gwarancyjnym i naprawiają go. I tablet jest poręczniejszy, bo jest mniejszy i tablet można położyć gdziekolwiek praktycznie, czy schować go gdzieś tutaj do jakiegoś schowka. I też dobrą rzeczą jest albo do takich gwizdków, jakie są na przykład, nie jak ja mam. No to gwizdków dobre będzie rozwiązanie z anteną zewnętrzną, którą też mam, ale no nie zabrałem ze sobą, bo miałem mieć tego tableta i po prostu nie była mi potrzebna. Ta antena zewnętrzna łapie nam lepiej fale, można ją wystawić gdzieś na maskę, przyczepić ją normalnie na magnesach i o wiele, wiele lepszy zasięg mamy niż tak po prostu tutaj spod szyby. Także ta płynność tej jakości, tego dźwięku jest o wiele, wiele lepsza. Także powiem, no, to taki starter tutaj, że można też w Aldiku kupić. Niekoniecznie T-Mobile'a, może być jakiś inny. Kosztuje chyba 8 czy 9 euro. Wystarczy się zarejestrować na stronie niemieckiej, bo trzeba się zarejestrować. Dopiero wtedy konto mamy aktywny, numer. Podając tam dane po prostu niemieckie, jakieś tam swoje można, nie nazwisko. Chodzi o to, żeby adres zamieszkania był po prostu rzeczywisty, taki jak występuje w Niemczech. Mail nie może być z końcówką PL, musi być tam jakiś po prostu com czy EU. Z pewnością wystarczy na potrzeby. Włożyć takie coś sobie raz na jakiś czas, doładować za te 15, 10 czy 30 euro w miesiącu i mieć tutaj, nie dość, że tak, że pierwsze, że internet praktycznie wszędzie, a drugie to jest to, że można sobie radia słuchać. Jak ktoś sobie aktywuje usługę roaming, to tam są niewielkie opłaty, ale można mieć internet w całej Unii Europejskiej, w całej Europie za naprawdę niewielkie takie pieniążki. Trzeba chodzić i szukać tych hotspotów i takich innych spraw.
można mieć tutaj sobie takie jak ja mam tutaj radyjko niemieckie. Tylko że ja mam na terenie Niemiec, bo po prostu taniej nie to wychodzi, bo w ramingu troszeczkę drożej to jest, a doładowuję to sobie, mówię, raz w miesiącu 15 euro, to jest 60 zł, 60 parę złotych raz w miesiącu. I, no i przyjemniej się jeździ, przyjemniej się pracuje, słysząc co